Wiktoria na mecz 21. kolejki udała się do Koźmina Wielkopolskiego, gdzie mierzyła się z miejscowym Białym Orłem. Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski w obecnym sezonie walczy o swój byt w lidze międzyokręgowej Kalisko-Konińskiej. Szanse na to nie są zbyt duże. W ostatnim czasie u biało-niebieskich doszło nawet do zmiany na stanowisku trenera. Dariusza Maciejewskiego zastąpił Adam Zieliński. Muszę powiedzieć, że sam jestem zaskoczony tym, że po prostu pan Darek zrezygnował. Na własne życzenie, nie? Byśmy chcieli, żeby dostał, niestety. Nie będziemy do końca walczyć. Na pewno nie poddamy się i zobaczymy, co się okaże dopiero. Przypomnijmy, że oba zespoły to spadkowicze z czwartej ligi, z tą różnicą, że Wiktoria walczy o powrót, natomiast gospodarze znajdują się na dole tabeli. Mecz raczej nie zachwycił kibiców, zwłaszcza ze strony zespołu gości. Widać było, że piłkarze są myślami przy świątecznym stole. Ciekawych akcji było jak na lekarstwo, choć mogło się wydawać, że to Wiktoria będzie zdecydowanym faworytem spotkania i wpisze na swoje konto niejedną bramkę. Szansa na to pojawiła się m.in. w 37 minucie, kiedy to Kornel Skorzybut po długim rogu posłał piłkę tuż obok słupka, a parę chwil później Artur Skrobacz uderzył w boczną siatkę. Do przerwy jednak 0-0. Po przerwie niezły dreszczyk emocji Ostrzeszowianom zafundowali gospodarze. Już w 47 minucie Wojciech Kamiński podał piłkę do Mikołaja Szulca i ten oddał strzał w kierunku Tobiasza Mosia, po którym piłka poszybowała nad poprzeczką. Miały minuty gry, a wynik nie ulegał zmianie. Karuzela rozkręciła się dopiero w ostatnim kwadransie. W 77 minucie, wykorzystując sytuację sam na sam, wynik spotkania otworzył Robert Skrobacz. Na 2 minuty przed końcem, na 2-0 podwyższył Michał Mazurek, a asystę zaliczył Radosław Dolata. Więcej bramek już nie padło, a podopieczni Piotra Konstanciaka koniec końców odetchnęli z ulgą, że po naprawdę niełatwym boju wpisali na swoje konto kolejne zwycięstwo na 0 z tyłu. Mecz od samego początku nam się nie układał. Rywal rzeczywiście postawił trudne warunki. Grali bardzo agresywnie, co skutkowało dużą ilością żółtych kartek u nich. Sędzia na szczęście bardzo to wyłapywał, wszystko bardzo dobrze. Ja powtarzałem w szatni, że nawet trener też powtarzał, że czym dalej w las, tym drużyna się zmęczy i kwestia jednej bramki rzeczywiście. Bronili się do 70 bodajże 5 minuty, strzeliliśmy na 1-0, potem na 2 i zamknęliśmy ten mecz. W drodze powrotnej do piłkarzy Wiktorii dotarła informacja, że największy konkurent do awansu, SKP Słupca, przegrał z Odolanowią Odolanów i tym samym przewaga Wiktorii nad SKP wzrosła do 7 punktów. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że oba zespoły zmierzą się już w następnej kolejce, która rozegrana zostanie w sobotę 27 kwietnia. Najważniejszy mecz sezonu za tydzień ze Słupcą o godzinie 13 bodajże, bo ze względu na to, że jest przełożony mecz z godziny bodajże 16 na godzinę 13. Serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków piłki nożnej na ulicę Kąpielową. Wyniki meczów sobotniej kolejki wręcz idealnie ułożyły się dla Wiktorii. Ta sytuacja dla zespołu lidera stanowi świetną motywację. Ewentualna wygrana z największym rywalem na 8 kolejek do finiszu rozgrywek dla podopiecznych Piotra Konstanciaka może stanowić milowy krok do upragnionego awansu do czwartej ligi. Nie miał od razu sztuki radzia, nie miał.